Żeby chociaż troszeczkę zrozumieć to, co wydarzyło się na jeziorze z tymi uczniami, którzy byli w łodzi oddalonej wiele stadiów od brzegu, miotanej falami, bo wiatr był przeciwny, warto zwrócić uwagę na to wszystko, co to wydarzenie poprzedziło. Widzimy tutaj Jezusa, który nasycił tłum, odprawił swoich uczniów w łodzi, żeby go wyprzedzili na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. I potem Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i tam sam przebywał. Warto na to zwrócić uwagę, bo widzimy, że do Jezusa przychodzili ludzie z różnymi potrzebami, i można powiedzieć też, że Jezus różnych ludzi w różny sposób traktował. I po tym, co dzisiaj się wydarzyło, po tym, co dzisiaj usłyszeliśmy w Ewangelii, możemy powiedzieć, że jedni przyszli po to, żeby załatwiać swoje sprawy u Jezusa, przyszli z konkretnymi potrzebami i kiedy Jezus te potrzeby zaspokoił, to oni odchodzili albo wprost ich odprawiał. Ale byli też ci, którzy pozostawali bliżej i tym Jezus, można tak powiedzieć, stwarzał pewne okoliczności, sytuacje, w których była testowana czy sprawdzana ich wiara. Jedni odchodzili, odprawiał Jezus tłumy, czyli tak jakby nie dał im szansy na sprawdzenie ich zaufania czy wiary, bo może w tych ludziach wiary nie widział. Oni jeszcze nie otrzymali tego daru albo po prostu tego daru wiary nie przyjęli, bo oni byli tylko zainteresowani zaspokojeniem tych doczesnych potrzeb. I dlatego dla nich tych warunków, które spotkały tych bliskich uczniów Jezusa, tych, którzy zdecydowali się z Nim zostać bliżej, bo Mu zaufali, uwierzyli, tamci ludzie odprawieni takich warunków nie mieli stworzonych. I Jezus rzeczywiście stworzył swoim apostołom taką okazję do tego, aby oni sprawdzili, na ile mają zaufania wobec Jezusa, jak wygląda ich wiara, jak wygląda ich ufność, jak wygląda to, co oni przyjęli od Jezusa i czego się nauczyli. Czy rzeczywiście czegoś się nauczyli i coś zrozumieli. I to zostało dzisiaj na tym jeziorze sprawdzone. To zostało przetestowane. Wiemy, jak uczniowie zachowali się, kiedy ta łódź była miotana falami, kiedy byli daleko od brzegu, kiedy nie mieli twardego gruntu pod nogami, kiedy można powiedzieć, że za chwilę się utopią, za chwilę wszyscy zginą. Jezus sprawdził to, co w nich tak naprawdę było. To, jak oni postrzegali Jezusa, jak Go poznali i kim On tak naprawdę dla nich był. I słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, że kiedy uczniowie zobaczyli kroczącego po jeziorze Jezusa, zlękli się. Myśleli, że to zjawa. Oni widzieli Jezusa, znali Go. Mieli zapisane w swojej pamięci, jak Jezus wygląda, ale w tym momencie, kiedy jest strach, kiedy jest lęk, wszystkie zmysły jakby zostają zamrożone. Strach paraliżuje. Człowiek widzi inaczej, słyszy inaczej, zachowuje się inaczej. Najczęściej bardzo irracjonalnie, w jakiś sposób nienormalny, bo lęk paraliżuje, strach paraliżuje. A Jezus mówi: odwagi, to ja jestem. Nie poznajecie mnie? I Piotr oczywiście odzywa się: Panie, jeśli to Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. To jest jakby też wystawianie samego Jezusa na próbę. Jeśli to Ty, no to udowodnij, że to Ty jesteś i na moich warunkach. Jeżeli to Ty, to ja też będę chodził po wodzie. Jezus mówi: przyjdź. I Piotr zawierzył tym słowom. Uwierzył, że to, co mówi Jezus,
jest prawdziwe i się przekonał, że jest. Ale wiadomo, że nawet już kiedy był blisko Jezusa, zwątpił na widok silnego wiatru, uląkł się i zaczął tonąć. Na chwilę ta jego wiara została zachwiana i zaczął tonąć. To jezioro to, moi drodzy, nasze życie. To są różne fale, które miotają naszymi sercami, umysłami. To są różne wątpliwości, pytania. To jest ten lęk, który nam towarzyszy, kiedy coś w życiu nie wychodzi, kiedy się nie udaje, kiedy śmierć, choroba, kiedy takie czy inne przykre, traumatyczne doświadczenia, to wtedy człowiek nie wie, co ma robić tak do końca. Nawet jeśli jest bardzo wierzący. Czasami bywa tak, że te doświadczenia sprawiają, że albo ta wiara jeszcze się umacnia, jeszcze bardziej człowiek wierzy, a czasami takie życiowe doświadczenia sprawiają, że nawet najsilniejsza wiara znika i człowiek, można powiedzieć, idzie na dno. Znika gdzieś w tych odmętach czy falach współczesnego świata. Najważniejsze jest to, żeby nie tracić Jezusa sprzed oczu, żeby mieć kontakt, żeby ta wiara dawała nam siłę, bo wiara daje siłę. Dopóki Piotr miał silną wiarę, dopóki wierzył, dopóki ufał słowom Jezusa, to szedł. Czynił to, co niemożliwe, to, co jest po ludzku niewykonalne. On to zrobił. I my też czasami w życiu tłumaczymy się z naszych zaniedbań wiary, zaniedbań religijnych. My się nie chce modlić, mówimy to, że to z lenistwa, że nie chce nam się, że jesteśmy zmęczeni, że tyle pracy, że tyle obowiązków, że nie ma czasu na nic. Kiedy nie mamy siły, kiedy nie mamy mocy, bo mówimy, że jesteśmy już bezsilni czy słabi, to przede wszystkim trzeba zapytać siebie, to w takim razie jaka jest moja wiara? Czy ona w ogóle jeszcze jest? Bo jeżeli już nie ma wiary, to również nie ma sił do podejmowania takich czy innych obowiązków, nie ma siły do nawiązania prawdziwej, ufnej, pełnej nadziei i miłości relacji z Panem Bogiem i nie ma już siły na to, żeby w miłości służyć drugiemu człowiekowi. Wiara warunkuje siłę, moc, a jeżeli tej wiary nie ma, to i nie ma siły i mocy. A jeżeli nam tej siły i mocy wynikającej z wiary zabraknie, to zapamiętajmy to, co uczynił Piotr. W ostatnim momencie krzyknął: Panie, ratuj mnie. Abyśmy jeszcze mieli tę chwilę, ten moment, bo to był moment, chwila, na to, żeby mógł krzyknąć: Panie, ratuj mnie. On zdążył, ale czasami albo bardzo często się tak dzieje, że my nie będziemy już w stanie powiedzieć tego ostatniego: Panie, ratuj mnie. Zachłyśniemy się, nie będziemy mieli sił ani czasu, żeby w tym ostatnim momencie poprosić Jezusa o ten ratunek.